Postaw teraz 5 minut, żeby tam usiąść. Otwieram 30. Radę Gminy Nowogrodzkiej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pracę, witam pracowników urzędu. Proszę Państwa, stwierdzam, że wszyscy jesteśmy obecni, że stanowimy forum podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad, dostaliście Państwo informacji o sesji. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie porządku obrad? Nie. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania nad porządkiem dzisiejszych obrad. Pani Jankiewicz Katarzyna. Jestem za. Pani Laskowska Anna. Jestem za. Pan Jesiński. Jestem za. Pan Tomasz Mariusz. Jestem za. Pan Murzaj Radowko. Jestem za. Pani Serszyn. Jestem za. Pan Jakubowski Piotr. Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela Radio. Jestem za. Pan Jakubowski Grzegorz. Jestem za. Pani Marek. Jestem za. Buralski Wojciech. Jestem za. Pan Szafkowski Mariusz. Jestem za. Pani Kuzanek Joanna. Jestem za. Pan Kuzanek Marcin. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek dzisiejszych obrad. Przechodzimy do drugiego punktu dzisiejszego porządku przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Słucham, czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie protokołu z poprzedniej sesji? Nie. Nie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Na protokołem poprzedniej sesji pani Jankiewicz Katarzyna. Jestem za. Pani Laskowska Anna. Pani Jankiewicz. Jestem za. Pan Kumor Mariusz. Jestem za. Pan Burzyta Jarosław. Jestem za. Pani Serszeniewa. Jestem za. Pan Jakubowski Piotr. Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela Artur. Jestem za. Pan Jakubowski Grzegorz. Jestem za. Pani Marzec Kuchina. Jestem za. Góralski Wojciech. Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz. Jestem za. Pani Kuzanek Joanna. Jestem za. Pan Kudowski, pan. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Grudocinie. Omawialiśmy projekt uchwały w sprawie sprawozdania. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnośnie do tego sprawozdania? Nie. W takim razie przechodzę do odczytania treści projektu uchwały. Uchwała w Radzie Gminy Grudocin dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Grudocinie za rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia nie mam daty. Z marca 1990 roku w samorządzie gminnym, to jest dzień 2020 roku, to 713 publicznymi zmianami. Artykuł 53 ust. 1 ustawy, jak już 1994 roku, rachunkowości, to jest 2021 roku, pozycja 217 oraz statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudocinie, zatwierdzonego uchwałą nr 14, łamane na 62 na 2012, Rada Gminy Grudocin dnia 1 marca 2021 roku uchwala to następuje. Paragraf 1. Uwzględniając pozytywną opinię Rady Społecznej, zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej w Grudocinie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grudocin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pani Jankiewicz Katarzyna? Jestem za. Pani Laskowska Anna? Jestem za. Pan Jasiński? Jestem za. Pan Humor Mariusz? Za. Pan Burzda Jarosław? Jestem za. Pani Serszeniewa? Jestem za. Pan Jakubowski Piotr? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Jestem za. Pan Jakubowski Grzegorz? Pani Marzec Kuchina? Jestem za. Burzda Wojciech? Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Kuzanek Joanna? Jestem za. Pan Kuzanek Mariusz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego gminnego zakładu zdrowotnego w Grudocinie została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grudocin w 2021 roku. O projekcie tej uchwały też rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Słucham, czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi do tego projektu? Nie. W takim razie oczekuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Grudocin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grudocin.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 15 ustawy o działach zajmowanych w 1995 roku w Sądzie Gminnym. Dzień ustaw z 1995 roku, to jest 713, tak jedno i zmniejszymi zmianami. Artykuł 11a ustawy z 1991 roku w Sądzie Gminnym roku o ochronie zwierząt. Dzień ustaw z 1995 roku, to jest 638, tak jedno i uchwala się do następnego. Paragraf 1. Przyjęcie programu dzieci nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kocin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały okresu się do gminy Kocin. Paragraf 3. Uchwała o podróżycie nie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego i obowiązuje w roku 2020. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pani Andrzej Katarzyna. Jestem za. Pani Laskowska Anna. Jestem za. Pani Asiński Przemysław. Jestem za. Pan Humor Mariusz. Jestem za. Pan Burza Jarosław. Jestem za. Pani Przewodnicząca Mirza. Jestem za. Pan Kopela Ojciec. Jestem za. Pan Kopela. Jestem za. Pani Jaworski Grzegorz. Jestem za. Pani Marzia Kutyna. Jestem za. Buraz Jarosław. Jestem za. Pan Szafowski Mariusz. Jestem za. Pani Zuzanna Joanna. Jestem za. Pan Kuchowski Marek. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zresztą uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Kocin na 2022 rok. O tym projekcie uchwały też szeroko rozmawialiśmy na stronie naszej komisji. Słucham, czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi, czy ktoś chciałby zadać. Powiem szczerze, że to nie będzie łatwa decyzja podjąć po prostu były dyskusje na temat tego projektu na zebraniu wioskowym. To nie jest łatwa decyzja, ale mieszkańcy Poruszewca nie chcą zaciągać ręcznego, tak? Chcą, aby te inwestycje były przeprowadzone. Zdajemy sobie sprawę, że rozmienianie pieniędzy niestety nie przyniesie większych korzyści. Dlatego my decydujemy się głosować za jego wyodrębnianie. Bardzo proszę włożyć maseczkę, dobrze? Tak. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi? Proszę bardzo. Mam taką propozycję, jak moja przedmówczyni mówiła, że nie chce ręcznego zaciągać. To może można było gdzieś indziej te środki znaleźć na przestrzeni. Ja wiem, że to jest duży cel, ale mam taką propozycję, żeby wyjść z taką inicjatywą, że zacznijmy od siebie. Może przyjęliśmy sobie wysokość za sesję wynagrodzeń. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ja wolę do swoich wyborów, dlatego że była pandemia i u nas nie robi się spotkania, bo ja wskazuję indywidualnie. Osoby mówią, że można by po prostu pomniejszyć, ale nie odbawia całości. Rozumiem, takie jest Pani zdanie, ale tutaj treść uchwały jest o no właśnie. O no i to nie wiem. Czy fundusz sołecki w takiej wysokości jest posłowiczane? Obliczane, to nie jest tak, bo dobrowolność nasza, moja czy pani skarga. Po prostu jest ustawowo, na każdym jest skarga współczynić, jest tak, że to jest wyznaczane fundusz sołecki. To nie jest tak, że po prostu my możemy część nie przeznaczyć, część przeznaczyć. Albo jest całość wyodrębniony, albo jest niewyodrębniony. Nie ma innej możliwości, że po prostu, że czy część tego funduszu, gdyby zawieszamy, czyli całość. Więc nie można po prostu, tak jak któryś namiot, a jeśli nie było, że prośbę do sołectw o przeznaczenie dalej części na konkretne inwestycje. I tylko tyle. Proszę. Jeszcze jedno pytanie. To znaczy przy składaniu na fundusz sołecki możemy go wyodrębnić, że przekazujemy tam jakąś część tej na gminę?
a wioska wykorzysta 5000, a 5000 nie, to te pieniądze zostają w budżecie na inne inwestycje. To jest tak, że to nie jest tak, że państwo musicie wykorzystać 100% już za to, nie. To czasami się zdarzało, tak jak zobaczcie, jak podawałem wam przykład z tej tabeli, którą miałem, że Kultus Turecki na przykład w 2016 roku 192, a wykonano 170 tysięcy, czyli prawie 27 tysięcy nie było wykonane. To nie jest tak, że po prostu wioska nie ma, gdyby nie ma na co wydać, to musi je wydać i nie ma na co. Ona po prostu może ich nie wydawać. I te pieniądze zostają w budżecie, a jeśli są w budżecie, to wiadomo, że można zrobić coś za te pieniądze, coś wspólnego czy coś tego. To nie ma tak, że po prostu, że mieszkańcy po prostu to są po prostu trzeba wyciągnąć się w tym sobie. Nie. Ale nawet tak może być, że po prostu w danym roku wioska nie ma na co i po prostu tego funduszu nie wykorzystuje w ogóle. Po prostu pieniądze zostają w budżecie, po prostu nie są wydatkowane. To nie tak, że po prostu na siłę trzeba wydać. No nie poproszę. Tak, wszyscy mamy wyjaśnione? Tak. W takim razie odczytuję treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Lubodzin na 31 marca 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyrażenie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie Gminy Lubodzin na 2022 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 i 15 ustawy konsumowane w 1990 roku na gronie gminy, to jest dzień ustaw 2020 roku, w 2013 roku, z zmianami oraz artykułu 2 ust. 1 i 4 ustawy 21.06.2014 roku, gminy Sołecki, dzień ustaw 2014 roku, 2301, z 50 zmianami, uchwala się za następuje. Paragraf 1. Nie wyraża się zgody na drodze gminy środki stanowiących gminy Sołecki w budżecie gminy Sołecki na 2022 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała powierzy się dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pani Andrzejewicz Katarzyna? Jestem za. Pani Laskowska Anna? Przeciw. Pan Jasiński Przemysław? Przeciw. Pan Kumar Mariusz? Przeciw. Pan Burzyna Jarosław? Przeciw. Pani Kaczaniewa? Przeciw. Pan Jakubowski Piotr? Jestem przeciw. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Markun? Jestem za. Pan Jakowski Grzegorz? Jestem przeciw. Pani Maria Justyna? Jestem przeciw. Góralski Wojciech? Wstrzymuje się. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Kuzanek Joanna? Jestem przeciw. Pan Kupowski Mariusz? Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa. Tak. 10 głosów przeciwnych, 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam w takim razie, że uchwała Rady Gminy, uchwała Rady Gminy w sprawie niewyrażenia zgody na zarządzenie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy została odrzucona. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Lubodzin w lokalnej grupie działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy w Siedlimowskie Hanowie. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Przypomnę tylko, że też omawialiśmy nasz udział w lokalnej grupie działania. Czy jest Pan jakieś uwagi? Jeśli nie ma, odczytuję projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Lubodzin z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Lubodzin w lokalnej grupie działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z Siedlimowskie Hanowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6a i punkt 15 ustawy z dnia ustawy z marca 1990 roku w samorządzie gminnym, to jest dzień ustaw 2020 roku 2013 z późniejszymi zmianami. Artykułu 4 ust. 3 punkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym udziale lokalnej społeczności, to jest dzień ustaw 2015 roku, pozycja 378 z późniejszymi zmianami, uchwala się do następnego. Paragraf 1. Przedłuża się członkostwo gminy Lubodzin lokalnej grupy działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie na lata 2021-2026. Paragraf 2. Gmina Lubodzin z tytułu członkostwa opłatę będzie składkę roczną w wysokości 0,10 zł od każdego mieszkańca gminy według stanu na 31 grudnia 2020 roku
do reprezentowania gminy Kocin do danej grupy działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczne o Pomocy Gminom Siemianowie oraz uczestnictwo w organach bieżącej działalności Rady Gminy Kocin upoważnienia wójta gminy. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kocin. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Pani Andrzej Staryszyna? Jestem za. Pani Zagłowska? Pani Sieci Przemysła? Za. Pan Kumar Mariusz? Jestem za. Pan Wróz Zajorko? Jestem za. Pani Streszenia? Za. Jestem za. Pani Kłowski? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Za. Pani Akowski? Jestem za. Pani Marzy Justyna? Jestem za. Górawski Wojciech? Jestem za. Pan Szatkowski? Jestem za. Pani Guzanek Iwanna? Za. Pan Kukowski Marzy? Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kocin. Tak jak po wcześniejszych projektach uchwał, taki organ będzie rozmawiał się na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy kto ma jeszcze zadać głos w sprawie tej uchwały? Nie. W takim razie przechodzimy do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Kocin w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kocin. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 i 15 ustawy z 8 marca 1990 roku samorządu gminy, to jest dzień 2020 roku 1713 publicznymi zmianami, w związku z artykułem 21 ust. 1 punkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przepraszam, o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasobie gminy i o zmianie projektu cywilnego, to jest dzień 2020 roku, pozycja 611 z tymi zmianami, uchwala się to następuje. Paragraf 1. Uchwała realizuje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kocin, w tym zasady kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała nr 31, łamana na 171, łamana na 810 Rady Gminy Kocin 20 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad kryterium wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli mieszkaniowe zasoby gminy wykierowano lokale przeznaczone na ten cel. Dzięki Urzędu Województwa Mazowieckiego nr 180, pozycja 47-42. Paragraf 3. Uchwalenie uchwały powierza się wójtowi gminy Kocin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia gminy wójtowi województwa mazowieckiego. Proszę bardzo, przechodzimy do przygotowania. Pani Andrzej Przewodnicząca? Jestem za. Pani Raskowska Anna? Pani Asiński Przemysław? Jestem za. Pan Kumar Mariusz? Jestem za. Pan Wróz Zajorowo? Jestem za. Pani Zeszyn Jedna? Jestem za. Pan Jakubowski Piotr? Jestem za. Pan Kapela Wojciech? Jestem za. Pan Kapela Marku? Jestem za. Pani Jakubowski Grzegorz? Jestem za. Pani Maria Kucyna? Jestem za. Góralski Wojciech? Jestem za. Pan Szatkowski Mariusz? Jestem za. Pani Górska Anna? Jestem za. Pan Kucyna Mariusz? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w terenie prawem gminy na drodze. Czy mają Państwo jeszcze jakieś uwagi odnośnie tego projektu uchwały? Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu komisji, skoro nie ma żadnych uwag. Przechodzę do odczytania treści. Uchwały w sprawie, przepraszam, uchwała w sprawie gminy Kocin w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w terenie prawem gminy na drodze. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 10 ust. 4 a ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2020 roku, to jest 713 publicznymi zmianami, w związku z artykułem 902.1.1 artykułu paragrafu 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1990 roku, kodeks gminny, to jest dziennik ustaw 2020 roku, to jest 1740 publicznymi zmianami, uchwala się to następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Kocin prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów budynku numerem 86 o powierzchni rzeza 0,21 ha położonej w okręgu kraju. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kocin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie i na podjęcie. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pani Andrzej Katarzyna. Jestem
Jestem za. Pani Jaskowska Anna. Jestem za. Pani Przemysław. Jestem za. Pan Umar Mariusz. Jestem za. Pan Rózda Jarosław. Jestem za. Pani Streszeniewa. Jestem za. Pan Jarosław Jarosław. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela Artur. Jestem za. Pani Polski Przewodnicz. Jestem za. Pani Mamy Krzysztyna. Jestem za. Grawski Wojciech. Jestem za. Pan Szatowski Mariusz. Jestem za. Pani Urzami Prawna. Jestem za. Pan Zubowski Marcin. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zaprzysiężonych członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Proszę Państwa, myślę, że powinniście Państwo okazję zapoznać się z tą petycją. W imieniu przewodniczącej Komisji Skarg i Wniosków o Petycji przeczytam uchwałę, która została podjęta 31 marca 2021 roku. I to jest uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zaprzysiężonych członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Ludowej. Na podstawie paragrafu 1 i paragrafu 5 punkt 2 Statutu Gminy Ludowej przyjętego uchwałą nr 8/47/2019 Rady Gminy Ludowej dnia 31 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ludowej uchwala się na następuje. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje, że przedmiotowa petycja powinna zostać uznana za bezzasadną w przyszykowanym uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Gminy Ludowej. Petycji dnia 23 lutego 2021 roku złożonej w dniu 4 marca 2021 roku przez zaprzysiężonych członków Tymczasowej Rady Stanu Narodowego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Gaza, Marka Krasnopolskiego, Piotra Molana zatytułowanej petycja do tutejszej gminy o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodowego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Paragraf 2. Projekt uchwały Rady Gminy Ludowej wraz z uzasadnieniem stanowi zawodów tej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To przypominam, była uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ludowej pod przewodnictwem pani Laskowskiej. Czy mają Państwo jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? W takim razie przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Ludowej dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji zaprzysiężonych członków Tymczasowej Rady Stanu Narodowego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządu gminy, to jest wynik ustaw 2020 roku 713 ze zmianami w związku z artykułem 9 ust. 2 i artykułem 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, to jest wynik ustaw 2018 roku petycja 870 ze zmianami. Rada Gminy Ludowej uchwala następuje. Paragraf 1. O rozpatrzeniu petycji dnia 23 lutego 2021 roku, data w którym do urzędu gminy przeciwnie 4 marca 2021 roku, dotyczącej podjęcia uchwały w treści wskazanej petycji, uznaje się za bezzasadne. Paragraf 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji Rada Łączy do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady, zobowiązującemu do poinformowania podjętego petycji i podstawowe jej ogłoszenie. Paragraf 4. Uchwała powinna być w dniu podjęcia, podlega publikacji na pełnym biuletynie informacji publicznej urzędu gminy Ludowej. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Pani Jankiewicz Katarzyna. Jestem za. Pani Laskowska Anna. Jestem za. Jestem za. Pan Umar Mariusz. Jestem za. Pan Rózda Jarosław. Jestem za. Pani Streszeniewa. Jestem za. Pan Jakubowski Piotr. Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Jakubowski Przewodnicz. Pani Mamy Krzysztyna. Jestem za. Górawski Wojciech. Jestem za. Pan Szatowski Mariusz. Jestem za. Pani Kurzana Jarosław. Jestem za. Pan Kubowski Mariusz. Jestem za. Dziękuję wszystkim za przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10 podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ludowej. Szukam, czy mają Państwo jakieś uwagi. W takim razie przechodzę do odczytania treści uchwały. Uchwała w sprawie gminy Ludowej dnia 31 marca 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ludowej na 2021 roku. Na podstawie artykułu 226 i 227
Jestem za. Pan Kapela Wojciech. Jestem za. Pan Kapela. Jestem za. Pan Kapela.
Krystyna? Jestem za. Muralski Wojciech, jestem za. Pan Szatowski Mariusz? Jestem za. Pani Burmistrzanka? Jestem za. Pan Burmistrz? Jestem za. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do 12 dnia dzisiejszego porządku obrad. Wolne wnioski do pytania. Pozwolą Państwo, że będę wyszukiwał Was listy. Pani Agnieszka, też będę tam. Mnie interesuje, czy był już przetarg na to jeśli i kiedy można... Na posłówkę drogową, jeżeli tak już jest, tak jak mówią na stacji. Teraz czekam na drogę na pół, trzy, cztery. Różne to. Nasz wiek, już po nim. Dziękuję bardzo. Pani Anna Lachowska? Dzisiaj przyprowadzi.